Okej, moi kochani, witam w kolejnym odcinku Jamesa Bonda Nightfire. Kontynuujemy ten cały... ten cały cholerny bieg przeszkód z laserami. Kończą mi się naboje do pióra i to mi się naprawdę nie podoba. Okej. Zamknę. Może zamknę? Nie, nie zamknę. Zasugeruję się tutaj, znaczy odważę się nawet kliknąć w piąteczkę. I gdzieś tutaj muszę wpuścić jakiegoś wirusa. Znaczy mojego kochanego robaczka. Kurobaczka właściwie, to jest tak ładnie przetłumaczone, że to jest kurobak, a nie robak. Dlatego zobaczmy. Tędy może gdzieś? Nie ma tu jakichś guzi... Do... Wiem! Tutaj go wpuszczę. Proszę. Ej, nie mam pojęcia, gdzie go wpuścić, tego kurobaczka. Tu, do kserokopiarki. Niech mi go skserują. Wow! Ej, no przez... A, ale ja zamknę... Ale to było parszywe. Zamknęli mnie i to jeszcze nie ja wbiegłem w promienie, tylko strażnik. Jeszcze raz, mamy... Mamy problem, jednym słowem mówiąc, bo wykorzystałem za dużo tych wkładów pióra wiecznego. Dobra, musimy uważać na kamery. A niech mnie. Niech leży. Musimy uważać na te kamery, ponieważ one też nas wykrywają. Otwórz. Mindfulness. Otwórz. Jakiś odkurzacz mogę? Chciałem tutaj wpuścić robaczka od razu może? Może ja to mam jakoś, nie wiem, palmtopem? Halo? Ja nie mam pojęcia. Tędy. A, serwerownia, dobra. I jestem w domu. Odpuść mnie. Znaczy, pójść mnie i ja chcę tu robaczka mojego dać. Proszę, robaczków, chodź. Jest, weszłem ja sam w komputer, a nie robaczek. Robaczka, kto chce robaczka, kto chce robaczka, robaczki, rozdaję robaczki. Okej, okay, załóż swoje bryle. Gdzie dać robaczka? Tu coś było? Robaczka? Robaczka! No nie, ktoś weźmie ode mnie tego cholernego robaka. Tędy. Tu jest coś otwarte, tak? Nie mam pojęcia zielonego, gdzie mam dać tego robaczka. Jestem w serwerowni i powinienem gdzieś tutaj... Chyba, że mam to rozstrzelać, czekajcie. Spróbujemy zrobić jeszcze po staroświecku. Ja zapominam cały czas, że ja przecież mogę... Prawym przyciskiem kiedyś był tłumik, ale... Nie. We have a little... Shh. Nie widzisz mnie, kochanie. Wpuszczmy jakieś lasery. Tędy. Op. O, cholercia! Dobra, musimy... Zapominam o tych kamerach, dobra. To jest naprawdę fajna misja, jak się ją potrafi przejść i zna się ogólnie miejsca położenia, położenie strażników. Dobra. Ubawmy się tak. No, dawaj strażnik, bo ja wiem, że ty tu gdzieś chodziłeś. Kurde. Usłyszał mnie. Nie wytrzymam tego, po prostu nerwowo, nie wytrzymam. Jestem zbyt niespokojny na takie misje. Zbyt się niepokoję. Jestem niecierpliwy i ogólnie mi nie wychodzi. Kurde! A spróbuj! A tu szmaciarz. Jeszcze raz. Nie, cierpliwości, Kirosku. Cierpliwości. Tu nie ma żadnego problemu. Po prostu trzeba w odpowiednim momencie nacisnąć F5 i poczekać chwilkę na tego pana. Co?! To jest głupie, to nie są cywile, to są policjanci, oni wstrzynają bójki, burdy i alarmy. To okropne. Ja nie mam już wkładów w ogóle, by tu ktoś tak każe. Jeszcze raz. Nie, gdzie on poszedł. Dobra. To jest kilos i reakcja, i szybka reakcja. Nie! On mnie zauważy, to dziadostwo. Jakbym się mógł jeszcze wychylać, to byłoby miło. Okej. Okay. Tędy. F5-teczka. Wow! Poleciałem drzwiami. Pod kamerę! Za kamerę! I kinki-rinki-rinki-rinki-rinki, tędy. F5-teczka. Kamery są głupie. No i idziemy. Łupsi! Strasznie mi się przycina, bardzo mnie to nie niepokoi. Znaczy, niepokoi.
Tam można dostać wodę za darmo. A tam znowu jest strażnik i kamera. Nie podoba mi się to wszystko. Poszedłbym tędy, ale... Chwila, oni tam... Nie. To musi iść w tamtą stronę, patrzy na to, to pójdzie w lewo, ja pójdę tam. Wszystko jasne. Odejdź. Dobra. Zobaczmy, co tutaj jest. Komputer... Widziałem strażnika. Albo to moje... Tadżing? Tutaj? Tak! Co się dzieje? A włożę robaczka. Poklikałem jak głupi. Ja nie jestem pewny, czy to nie wyłącza kamer. Dzień dobry. Mogę włożyć tu robaczka? O, lotki! Super. Nawet nie widziałem. Dobra, mamy lotki. Właściwie trzy, tak mi się wydaje, tak? Tak. Więc możemy iść dalej. Chodźmy tędy. W piąteczkę, jak mamy lotki. I tu jest coś ciekawego. Dobrze, znaleźliśmy. Nie wiem, do czego służył tamten przycisk, ale tutaj musimy wyłożyć robaczka. Proszę. Robaczka. Robaczka. A! Kajik. Dziękuję. Ale świetne. Co mi pisze? Kulobak wpuszczam do komputera administratora. Wpuść do komputera księgowego. Do administratora, okej. Okay. Wpuść ten, skradnij dane. Dobra, okej. Okay. To czyli właściwie 50% tej misji już jest wykonana. To zamknięte, niech to szlak. Musimy znaleźć teraz poście ten, miejsce księgowego. Nie wiem, do czego to służy w dalszym ciągu, ale... Czemu ja nie mogę tu przejść? Mam tu szyba. Półmamczacze. Okej, okay, tędy. To idzie w tamto, my idziemy. Musimy iść... Nie! Nie! Chodź tu! Kurwa. Kurde. Nie, nie, nie! Wszystko nie tak! Cholerni cywile! Po co oni w ogóle są? W nocy pracować w takiej firmie, kto to widział? Jeszcze raz. Boże, jak tu trzeba uważać na wszystko, jakie to jest okropne. Jeszcze te kurwa zacięcia mnie już po prostu doprowadzają do żału. Niech to szlak wszystko. Jedź kamerą szybciej, bo nie mam czasu. Wszystko się liczy, a czas to pieniądz i w ogóle tego typu sprawy. F5. Załatwimy to jeszcze raz. Cicho. Nic nie widziałeś, przyjacielu drogi. Nie! Co znowu? Kurwa. Bardzo się frustruję przy takich misjach, przepraszam. Z jednej strony kamera? Ciłuteńko, misiu pysiu. Tamtego załatwimy na odległość. Patrzcie ten cel. Widzieliście? To się nazywa snajperstwo. Jak ona mogła mnie zauważyć? Z takiej odległości nie da się zauważyć, po prostu się nie da. No kurwa, jeszcze nie trafiłem. Boże, jak ja się stresuję, to przeklinam. I to jest naukowo udowodnione, że jak człowiek się stresuje, to przeklina. Tu nie ma klamek, więc nie przypuszczam, że mógł wejść. Może to trzeba zrobić po prostu do takiego głupiego speedruna. Nie, no to jest niemożliwe. Czy może on to ciało widzi, tak? Może to o to chodzi. Ja już tego nie wytrzymuję. Tędy, bo mnie to frustruje. Ty sobie padaj. Nie, no przecież nie możesz go zobaczyć. No, co ci to przeszkadza? Co ci to przeszkadza? Że człowiek leży, może chciał. Może miał ochotę, potrzebę, nie wiem. Kurwa, tu nie ma klamek, tu zaraz mi się coś włączy. Ja nie mogę. Nie mam siły, no to... Nie mam siły po prostu. Jak rozumiem, ja tego gościa w ogóle nie mam zabijać. No, nie, no to jest... Dlaczego ta głupia sztuczna inteligencja nie może być akurat upośledzona i w tym aspekcie życia? Ciii. Odejdź, odejdź, proszę cię, odejdź.
idź stąd jak najdalej. Ja mam nie lada problem. Cii. Padaj. Ty nie widzisz. Okej? Okay. Może być taka akcja, że ty nie zauważysz? Proszę, żeby to nie zauważyło, no. Ej, nie widzi go. Zaryzykuję zapis, ale taki ręczny, bo jak znowu kliknę 5, to coś się źle skończy, moi drodzy. New file. Zmartwychwstanie Feniksa, bardzo ładnie określone. Kamera jest wkurwiona, tak jednym słowem można to tak ująć. A ja muszę się jeszcze dostać tam, bo podejrzewam, że tam może być ten komputer cały. Ona idzie, ja wchodzę, dziękuję. Ciu, tam jeszcze kolejny gość. Tu pewnie też jest kamera gdzieś. Tak, no właśnie, przecież gdzie jest kamera? Gdzie, przepraszam, ale gdzie była kamera? Tu? Ktoś kliknął? Ktoś się Jeszcze raz. Dlaczego mi to znowu tu czytało? Przecież ja miałem zapis gdzie indziej. A ja mam przecież zapis, to co się będę stresował. Załaduj mi tą grę. Zmartwychwstanie Feniksa 14.18. Być może to jest to. Sam stres po prostu. Myślałem, że tą grę szybko przejdzie, będzie mi się miło grać i w ogóle tego typu rzeczy. A tu dupa! Idę tędy w takim... Nie no, nie mogę iść tędy, bo nie. Muszę iść tędy. Ja już nie wiem, co ja robię po prostu. Cii, nie mam broni! Kto się... Tamta kamera, cały czas tamta. Ja nie jestem pewny, czy ona po prostu nie zauważa tego... Tego cholernego truchła. Nie no, trzeba to załatwić jeszcze raz, moi kochani. I zaraz to załatwimy. Nie ma rzeczy niemożliwych, jak to mówił Hitler, czy coś. Widzicie? To jest tak zwane cudo. Dzięki któremu się udało, F5. Teraz to jest tak zwany fart. Widzicie? I fart... Plus to powiedzenie. Wow. Ogólnie dają po prostu umiejętność. I tak czy owak, moi kochani... No, udało się. F5. Takie misje lubię. Znaczy, takie szczęście swoje lubię, wiecie? Dobra, mój palm topik gdzie jest? Znaczy, moje Tamagotchi. Moje Tamagotchi, ożyj, proszę. Nakarmiam cię danymi. Żeby to wyłączyło kamery. Jakieś lasery włączyłem, a niech to szlak. Na pewno się przydadzą. Nie mam siły z wami, już psa wami biega. Schowaj to kurde człowieku, bo ja już nie mogę. Nie wytrzymam tego nerwowo. Dobra, on niech sobie tam lata. Ja nie mam czasu. Wejdę tu? Nie wejdę. Niech to szlak. Mam jeszcze jakieś pióra? Nie mam. Mam paralizator, no i cóż. Zmusza mnie, żebym jej użył. Padaj! Padaj na ziemię, rozumiesz? Rażę cię prądem, żebyś zdechł. Dobra. Padł. Nie ma problemu. Co ja mam? Wow! Rozumiem, że mogłem na niego jakoś zrobić jakąś zasadzkę albo coś ten deseń. Na przykład mogłem iść tędy. Taram, taram, tataram, tata. Niech cię szlak. Dobra. Mam nadzieję, że idę w dobrym kierunku i na marne użyłem tego paralizatora. Nie, idę w złym kierunku. Nie wiem dalej, po co jest ten taki dzyndzel. Ale trudno. Właściwie wiem już teraz, czym się będziemy posługiwać przez cały czas. Paralizatorem. Tu nie mogę wejść, co ciekawe. Na wprost może w takim razie spróbujemy. Tędy... Tam jest jeszcze jeden gość do zabicia. Tu gościa ubiłem, ucykałem. Tam jest kamera, która się nie wyłączyła. Tędy trzeba wyjść. Dobra. Subcio. I tu prawdopodobnie wpuścimy zaraz robaczka. No i super. No i jak pięknie. Proszę mi tu wysunąć dyskieteczkę i robaczku, robaczku, kochany mój Maciek go nazwijmy. Maciuś, wchodź. Idź do pana. Leć i szerz zarazę. Super. Kurobak wpuszczony. Przedostań się do komputera. Bezpieczeństwo na parterze. No to jest jakaś granda. Ja mam teraz wracać do windy. I co on tam robi w ogóle, ten człowiek? A nie go szlak. Tędy wracam. Okej. Okay. Nie wiem co to... To chyba włączyło lasery po prostu, ale pisało, że laser activated, więc nie wiem. Ej, miałem taką możliwość, żeby...
No właśnie, ja bym chciał właśnie tak zrobić, że to tak szybko przejdzie mi jakoś, a tu dupa, nie ma prawa, nie mam prawa takiego. Jak mnie mam w tamtą stronę, musimy się przedostać teraz z powrotem do windy. Jeżeli tu będzie gość, który mnie zauważy, to go chyba po prostu... Dobrze, że już go ubiłem. Kilos myśli i zabawia, więc wracamy do windy. No kurde, gdzie mam iść, jak nie tędy? Aha, skradnij... komputer terminalowy. Gdzie jest komputer terminalowy w tej całej... cholernej wsi? Jak ja tu fiksuję po prostu, moi drodzy, jak ja tu fiksuję. Gdzie jest komputer? Może mam iść do tej... jak się jakoś nazywało? Tutaj. Jak to się nazywa? Przepraszam. Server room. Można tutaj dostać coś takiego jak dane jakieś? Jakieś dane można prosić? Po co w ogóle taki pokój jest robiony? Może to tędy mam. Niech to szlak. Proszę. Dajcie mi już śmierć, spokój. Chcę postrzelać jak normalny człowiek, jak... Weź kartę. Proszę. Może pan zabrać kartę. Płacę kartą. Misja niewykonana. Niech to szlak. Nie, właściwie teraz jest problem, bo ja się wracam. I nie powinno tak być. Dobra. Na szczęście nie zrobiłem save'a, więc to w sumie ratuje sytuację. Tamagotchi najedz się po raz wtóry. Wyłącz mi lasery. Upsi. Czy ja mam? Nie mam rzutek. Znaczy rzutek wkładów. Tego gościa na razie zostawimy, bo to w sumie nawet nie ma potrzeby go zabijać. Na razie oczywiście mu wiedziałem. Tędy. To jest jakiś kuźwa. O, że... Proszę mi tu wysunąć dyskieteczkę i muszę mojego Maćka wpuścić tutaj. Byleż Maciuś. Pozdrowieniami dla Mago i Hable. Maćka. Też się nazywa Maciek bez obrazy. Tak po prostu przyszło mi do głowy tutaj imię. I którędy teraz? Jeszcze jakby tu był jakiś kompas albo coś w ten deseń. Tylko kompas, ja nic więcej nie proszę. Skradnij dane o nocnym ogniu z komputera terminalowego. Niech to szlak. No i gdzie ten główny komputer jest? By mi ktoś wytłumaczył, to ja naprawdę byłbym taki wdzięczny. Szkoda, że wy nie możecie pisać komentarzy teraz, w tym momencie, żebym sobie tak przeczytał. Idź Bartosz tutaj i tutaj i tutaj i już bym miał wszystko załatwione. Nie wiem, co ja mam tu zrobić, już po prostu tracę głowę. Tu jest wyjście. A, tu... Ach, Boże kochany... Wpuść kurbaka do komputera... Krobaka. Komputera sterowni, super, nie wiem... Aha, to jest cała sterowna tym całym badziewem. W takim razie zróbmy ostatnią rzecz, na jaką mnie stać. Słuchaj, człowieku, nie denerwuj mnie nawet. Ała! Mnie z klucza potraktował! Gin! Patrz, jaki bezczelny. Jak cię porazić prądem! Padnij! Dobrze. Aha, to trzeba przytrzymywać, a nie klikać, dobra. Wziął z młotka, mu wypieprzył, ale... Cywile! Jeszcze raz. Teraz ja już naprawdę nie mam ochoty się skradać, więc... O, kto wypina tego wina? Dziękujemy. Proszę, pan... Kto włączył? Kto patrzy ten... Ten matrzy. Nie wiem, co to było. Znowu nie zapisałeś, kiosku. Tamagotchi najedz się po raz trzeci i ostatni, miejmy nadzieję. Przynajmniej teraz już wiem, co i jak. Mam minutę 20 do zakończenia filmiku i chciałbym się sprężyć jeszcze. Chciałbym przynajmniej dojść do tamtego momentu, z którym... Z którego zostałem brutalnie zrzucony przez jednego mechanika. Co oni robią o tej porze? Otwórz mi się. Maćku, idź. Działaj. Maciek poszedł i teraz my musimy jeszcze tutaj w całej głównej sterowni, dupowni, Bóg wie co jeszcze. Więc chodźmy, już teraz przynajmniej wiem, gdzie F5. Muszę pamiętać o tych F5-teczkach. On tutaj nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, jakie wytwarza James Bond. Kurde, pamiętam jeszcze jedną grę, w którą grałem za młodu i nie umiem sobie przypomnieć nazwy. Nie chcę jej teraz wam opisywać, bo to na pewno wyjdzie głupio, ale naprawdę. Padnij na ziemię i nie denerwuj mnie tylko. Wow, ale przebrzydły murzyn jeszcze. Jak mi się obrócił, to myślałem... Patrzcie na te oczy. Myślałem, że się posikam ze strachu. Boże. Już nawet pomijam fakt, że czarnoskóry, ale... Ej, chwila, tam jest jakieś pomieszczenie, więc... Musiałbym go zajść najpierw tamtego gościa za szybą. No i to powinno być gdzieś tędy, ale tu nie ma żadnego wejścia, no... I pojawił się nie lada kłopot. Może tędy jakoś, o, na przykład.
Otwórz. Cichaj, Boba, ja nie chcę jeszcze kończyć, ja chcę jeszcze gadać. O! Słuchajcie, moi kochani, tego dźwięku, pięknego głosu. Tydum, tydum. No wiesz to, co ty to jesteś, jakiś upośledzony. Mogę się schować do tego, super. Zamknijmy się. Zamknijmy się w szafie i zacznijmy robić bal. Okej, moi kochani, no to tak, myślę, że to tyle na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się jako tako podobało. Zostawcie łapkę, komentarz, cokolwiek, żeby dać o sobie znać. I jeżeli chcecie mi poprawić humor, to byłoby miło, jakbyście tak uczynili. Mam nadzieję, że się podobało po raz drugi. Mówię wam to, moi kochani widzowie. I trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa!